Pa Bogu, kochani. Kochani, bardzo serdecznie chcę Was przywitać na wtorkowym nabożeństwie. Dzisiaj nie ma pastora, gdzieś jest na wyjeździe. Kochani, ale chcemy się też teraz mieć taki czas dzielenia Słowem. I dzisiaj chciałbym się podzielić takim tematem, Słowem, który od no paru tygodni gdzieś cały czas nie opuszcza mnie. I chciałbym Was wam zadać takie pytanie, kiedy tu jesteśmy, na tym miejscu, co byście odpowiedzieli na pytanie, kiedy Pan Bóg by przyszedł do Was i zapytał Was: Proś, co Ci mam dać? Jaka myśl, jakie, co by się w Waszych sercach zrodziło? Jakie odpowiedzi by się wyrwały z Waszych serc? Czy byłoby coś bardzo takiego prostego? Czy byłoby Wam tak łatwo odpowiedzieć na, na to pytanie Pana Boga? Kochani, czasami jest tak, że kiedy pytamy małe dzieci i pytamy, co chciałbyś dostać, na przykład na urodziny, to one już wiedzą, co chcą. Już mam wiele różnych pomysłów na to, czego potrzebują, co jest dla ich życia takie wartościowe i niezbędne. Czasami gorzej jest z nami, z dorosłymi, kiedy przychodzą przykładowo nasze urodziny i żona mnie pyta, co byś chciał. No. I wtedy zaczynam myśleć i nie, nie bardzo mi przychodzi coś do myślenia, do takiego konkretnego, albo to jest tak za duże, że boję się o to poprosić, bo przekracza to nasze jakieś tam możliwości finansowe na przykład, nie? Kochani, ale to pytanie jest takie bardzo konkretne. Proś, co ci mam dać? Ja myślę, że wielu z nas wie, w jakim fragmencie to pytanie było zadane, w jakim fragmencie Słowa Bożego było zadane. I. Może otwórzmy sobie drugą księgę kronik. Jeden, pierwszy rozdział, druga księga kronik, pierwszy rozdział od szóstego do trzynastego wersetu. Nim przeczytamy ten fragment, to jeszcze raz chciałbym Was jakoś tak zapytać, co się zrodziło w Waszych sercach, e, jaka odpowiedź, jeżeli w ogóle pojawiła się jakaś odpowiedź, kiedy zadałem to pytanie. Proś, co ci mam dać, jeżeli Pan Bóg by cię o to zapytał. Co w twoim sercu się pojawiło? Czy, czy prosiłbyś o rozwiązanie swoich problemów finansowych? Czy może o lepszy samochód? Czy lepszą pracę? O kogoś bliskiego, o którego walczysz całe lata, który dla ciebie jest tak cenny i to jest pragnienie twojego serca? Czy może to by była jakaś sytuacja, która jest nierozwiązana w twoim życiu i potrzebujesz Bożego rozwiązania? Może byłoby to zdrowie, że zmagasz się z jakąś dolegliwością, chorobą, która jest tak uciążliwa, i wołasz do Pana, i gdyby Pan Bóg cię zapytał, to co powiedziałbyś? Wiecie, tak samo w Ewangelii Łukasza, kiedyś Pan Jezus tam w 18 rozdziale zapytał ślepego, co chcesz, abym ci uczynił? Pan Jezus wiedział, co, jego, co Mu dolega, widział, a mimo wszystko, zadał takie pytanie, co chcesz, abym ci uczynił? Wiecie, jest to takie... I wtedy ten człowiek niewidomy mógł odpowiedzieć, abym widział, abym przejrzał. Kochani, są w naszym życiu są różne sytuacje, kiedy czasami nas tak dociska, kiedy jest nam trudniej, kiedy to nasza odpowiedź się wyrywa z serca, nie? Że wiemy, że potrzebujemy tego od Pana, bo o to zabiegamy i walczymy. I myślę, że to jest dla nas takie jasne. Ja pamiętam, jak lata temu, kiedy byłem ciężko chory i właśnie to pytanie gdzieś na spotkaniu modlitewnym prowadzący zadał do wszystkich takie pytanie, co chcesz, abym ci uczynił pytać się Jezus, nie? To było takie bardzo mocne wtedy dla mnie, bo ja wiedziałem, że potrzebuję Bożego uzdrowienia, bo, bo jestem w takiej trudnej sytuacji. I Bóg mnie dotknął i Bóg odpowiedział na moje wołanie. Kochani, ale chciałbym, żebyśmy... I wszystkie te jakby nasze odpowiedzi mogą być dobre. Kochani, bo Bóg chce, abyśmy zanosili też konkretne prośby, konkretne modlitwy, ale dzisiaj chciałbym, abyśmy wrócili do tego tekstu z drugiej księgi Kronik, z pierwszego rozdziału od 6 do 13 wersetu. Wstąpił tamtedy Salomon przed Pana, przed spiżowy ołtarz należący do zgromadzenia, do namiotu zgromadzenia i złożył na nim tysiąc ofiar całopalnych. Tej to nocy ukazał się Bóg Salomonowi i rzekł do niego: Proś, co ci mam dać? A Salomon odrzekł Bogu: Ty okazałeś Dawidowi, mojemu ojcu, wielką łaskę i, i mnie uczyniłeś po nim królem. Niech się tedy, panie Boże, sprawdzi Twoja obietnica dana Dawidowi, mojemu ojcu, gdyż ty uczyniłeś mnie królem nad ludem tak licznym jak proch ziemi. Daj mi. Więc teraz mądrość i wiedzę, abym mógł godnie występować przed tym ludem. Któż bowiem potrafi sądzić ten tak wielki lud? Wtedy odpowiedział Bóg Salomonowi: Ponieważ to miałeś na myśli i nie prosiłeś o bogactwo, mienie i sławę, ani aby pomarli ci, którzy cię nienawidzą. Ani o długie życie nie prosiłeś, lecz prosiłeś o siebie, dla siebie o mądrość i wiedzę, abyś mógł sądzić mój lud, nad którym, nad którym uczyniłem cię królem. Przeto będzie ci dana mądrość i wiedza, a dam ci także bogactwo, imię i sławę, jakich nie miał żaden z królów, który, którzy byli przed tobą i mieć nie będą. I odszedł Salomon ze wzgórza, który jest w Gibeonie, sprzed namiotu zgromadzenia, do Jeruzalemu i panował nad Izraelem. Kochani, ta sytuacja, o której tu czytamy, kiedy Salomon został królem, myślę, że w pewnym momencie zaczęło do niego docierać jak wielka odpowiedzialność, jak wielkie powołanie spoczęło na nim. Że jak wielka odpowiedzialność jest przed Bogiem za lud, który ma prowadzić, którym ma rządzić i zobaczył, że brakuje mu czego? Mądrości i o to prosił. Ale myślę, że to, że pan Bóg się z nim spotkał. Że ukazał się nocy. Było też spowodowa spowodowane tym, że on się wcześniej, że Salomon złożył ofiary, że chciał się z nim spotkać, że przyszedł w modlitwie do Boga i Bóg się mu objawił, odpowiedział na Jego tęsknotę, jego pragnienie serca i odpowiedział mu takim pytaniem: proś, co ci mam dać. Wiecie, to jest takie fajne pytanie, a czasami trudne, wiecie. I to, ta odpowiedź, którą tutaj dał Salomon, on faktycznie tak jak Bóg tutaj mówi, mógł prosić o sławę, o pieniądze, jeszcze większe o pokonanie wszystkich wrogów, o rozszerzenie królestwa. A on prosił o rzecz, która bardzo się panu Bogu spodobała, czyli poprosił o mądrość i wiedzę i, i wiedzę, wiecie. W tym jedenastym fragmencie jest tutaj odpowiedź Boga, ponieważ to miałeś na myśli i nie prosiłeś o bogactwo. Wiecie, w tłumaczeniu Nowego Przymierza jest jeszcze napisane, ponieważ to pragnienie jest bliskie Twemu sercu. Myślę, że Pan Bóg, i wiem to na pewno, zna nasze serca, nasze myśli i przed Panem Bogiem nie możemy niczego ukryć. Ja przed Wami stojąc, mogę pokazać jakieś powiedzieć o swoich pragnieniach i może, mogę to tak uchowić. ale może gdzieś tam w moim sercu być troszkę inaczej. Mówię tak abstrakcyjnie w tej chwili, ale przed Bogiemś tego się nie da ukryć. I Bóg widział serce Salomona, widział, że jego pragnieniem było to, aby Boże powołanie, które jest nad nim, że to, co Bóg mu zlecił, że bez Bożej mądrości, bez Jego wiedzy on nie jest w stanie tego właściwie pełnić. Że nie, nie jest w stanie pełnić swojego powołania. Wiecie, i dlatego chciałbym tak dzisiaj troszeczkę się skupić na tym, czym jest mądrość. Wiecie, i być mądrym oznacza używać swojej wiedzy i tego, co wiesz, aby podjąć właściwą decyzję. Według takiego biblijnego słowni, słownikowego stwierdzenia, według Biblii, mądrość, więc hebrajskiego chochmale i greckiego słowa Sofia, to umiejętne wykorzystywanie wiedzy i rozeznania opartego na duchowym doświadczeniu i bliskiej relacji z Panem. I Pismo Święte wiąże mądrość z umiejętnością rozwiązywania problemów, unikania zagrożeń oraz dążenia do celu. Wiecie, to jest taka definicja, którą gdzieś tam taką prostą sobie wypisałem. Wiecie, ale tak, kiedy patrzymy na życie wielu ludzi, którzy nie znają Jezusa, którzy nie idą za Nim. Czasami odnosimy wrażenie, że oni też podejmują bardzo dobre decyzje w swoim życiu. I to czasami nie jest wrażenie, to jest rzeczywistość, że Pan Bóg dał im takie umiejętności, że bardzo fajnie sobie radzą w biznesie, w podejmowaniu, w podejmowaniu decyzji, że mają łatwość w tym, że wręcz w niektórych sytuacjach, w wielu sytuacjach takich domowych, rodzinnych, też podejmują dobre decyzje, mądre. Wiecie, i to jest fajne, że Bóg dał nam mądrość, uczy nas i też ludzie którzy już nie znają Pana Jezusa czasami się odwracają od niego też potrafią podejmować i często podejmują dobre mądre decyzje w swoim życiu ale chciałbym powiedzieć coś takiego że ta mądrość taka ludzka jest tylko taka, nie jest nigdy absolutna ona jest taka względna bo wrodzona niedoskonałość sprawia że ludzie w świecie nie wiedzą czym jest prawdziwa mądrość boża Popełniają przez to poważne błędy, i pokrętna, taka mądrość ludzka doprowadza, doprowadziła też naród izraelski do zguby. Ja przeczytam za chwilę takie pewne fragmenty, ale Chciałbym wam powiedzieć, że takie sytuacje i często spotykamy takich ludzi. Ja niedawno w pracy miałem sytuację, że klienci, z którymi miałem jakąś możliwość troszkę dłużej porozmawiać w sprawach takich związanych z moją pracą, przyszli, czegoś potrzebowali i tak dalej, bardzo fajni ludzie, małżeństwo w średnim wieku, bardzo mili, bardzo sympatyczni i wywiązała się jakaś taka rozmowa też na inne rzeczy i okazało się, że oni... E, tym się interesują, tym się interesują. Potem on mówił, że w wyniku jakichś tam swoich przemyśleń, e, mądrości gdzieś, bo był w Stanach i e, na jakichś kursach i tak dalej, e, pomnożył swoje dochody o 100%. E, zaczął się jakoś tak w sensie takim trochę tym hełpić, ale było to takie e, jeszcze, że tak powiem, fajne. Ale w pewnym momencie mówi mi, że jest nauczycielem świadomości, nie? No już w tym momencie już mi się zapaliło światełko, więc wiedziałem, że jest to coś religie wschodu, new age, jakieś takie, bo zaczęli potem mówić o jodze, o medytacji. Wiecie, już w tym momencie jakby ta nasza rozmowa zaczynała się troszeczkę ucinać, chociaż wiem, że jeszcze się pojawią w mojej pracy, więc może będzie możliwość więcej porozmawiać, ale ja by wracając do, do tej sytuacji widziałem, że w ich życiu było też takie poszukiwanie mądrości zaczęli szukać tej mądrości nie w słowie Bożym, nie u Boga, ale zaczęli w różnych filozofiach, może w różnych rozwiązaniach, samokształceniu, w samodyscyplinie i w jaki sposób byli z tego tacy, byli tym podekscytowani. Wiecie, ale chciałbym wam powiedzieć, że ta mądrość taka ludzka może prowadzić do takich pewnych zwodniczych rzeczy i tak czasem było i z Izraelem. I chciałbym, abyśmy przeczytali teraz dwa fragmenty z Izajasza. Pierwszy fragment to będzie z 29 rozdziału, 13 i 14 werset. I rzekł Pan... Ponieważ ten lud zbliża się do mnie ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, tak że ich bojaź przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim. Dlatego też ja będę nadal dziwnie postępował z tym ludem cudownie i dziwnie i zginie mądrość jego męsców. i rozum jego rozumnych będzie się chowała a rozum jego rozumnych będzie się chował w ukryciu. Następny fragment 47, 47 rozdział księgi Izajasza, a tak czułaś się bezpieczna w swojej złości, mówiłaś, nikt mnie nie widzi. Twoja mądrość i Twoja wiedza skłoniła Cię do odstępstwa. Także myślałaś sobie: Ja jestem i nie ma żadnej innej, lecz przyjdzie na Ciebie nieszczęście, od którego nie będziesz umiała się odżegnać, i spadnie na Ciebie klęska, której nie potrafisz odwrócić. Niespodzianie zaskoczy cię zagłada, której nie przeczuwasz. I jeszcze może Jeremiasza 8, 9. Na wstyd narazili się mędrcy, struchleli i uwikłali się, gdyż pogardzili słowem Pana, jaka, jaką więc mają mądrość. Kochani, te trzy fragmenty o tym mówią, że kiedy polegamy na tej ludzkiej mądrości, tylko na tym i zaczynamy się w tym hełpić, czujemy się w tym mocni, kiedy uważamy, że jesteśmy już tak mądrzy, że nie potrzebujemy wręcz Boga, to wtedy zaczyna się nieszczęście w naszym życiu, że jest to droga do zguby, jest to droga, która prowadzi do nikąd, wręcz do śmierci. I teraz chciałbym, abyśmy też pokazali to, co jest napisane w Nowym Testamencie, w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, gdzie apostał Paweł mówi, do, pokazuje Koryntianom, czym jest mądrość tego świata w oczach bożych. Napisano bowiem w niwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrość świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Kochani, tutaj jest mowa o mocu krzyża, ale tak często ludzie, którzy nie znają Boga albo odrzucają Boga, gardzą krzyżem, też Bożą mądrością i odrzucają ją. I może też trzeci rozdział z pierwszego Koryntian. Od 18 do 21 wersetu. Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje. oszukuje. Jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby się stać mądrym. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Nad... Napisano bowiem, on chwyta mądrych w ich własnej e, chytrości. I znowu, Pan zna myśli mędzców, że są marne. A zatem niechaj nikt z ludzi się nie ich lubi wszystko bowiem jest wasze. Kochani te wszystkie fragmenty mówią o tym, że ta mądrość ludzka, która jest też potrzebna w naszym życiu taka praktyczna, którą doceniamy, ale tak naprawdę w porównaniu z tą mądrością Bożą jest marnością, jest czymś takim bardzo co nie do końca daje rozwiązanie w naszym życiu. I często może nas prowadzić na manowce, na jakieś wręcz odstępstwo z dala od Boga. Ostatnio gdzieś na Facebooku widziałem taki rysuneczek. Ktoś zamieścił, gdzie były pokazane dwa zajączki albo króliczki, nieważne tego, że tak powiem, nie zbadałem, bo jakoś tylko nad czymś innym się zastanawiałem, bo podpisane było coś takiego: między mądrością a głupotą jest jedna różnica. Mądrość dojrzewa, a głupota kwitnie. Nie wiem czy to widzieliście. Dwa zajączki. Jeden stał przy marchewce i drugi stał przy marchewce. Z, zajączek jeden stał przy, taki uśmiechnięty, dumny z siebie i mm, to liście, ta część nadziemna marchewki była taka wybujała, piękna. nie? Ale nie widz... było pokazane, była linia pozioma i byłaby ta gleba, i było widać taki malutki, biedny korzeń. A tak naprawdę, chyba w marchewce chodzi o to, żeby ten korzeń, ta część najbardziej jadalna, z której robimy surówki, soki i co tam jeszcze nasze żony wymyślą, była taka, ta część podziemna była taka marna, biedna. nie? I ten zajączek był taki dom, dumny, bo się szczycił z tego, z tej części liściastej, kto, z której chyba nawet moja żona nie potrafi e, nic zrobić. Potrafi? <grym> nie wiem, <grym> bo ona z, potrafi z liści rzodkiewki różne rzeczy zrobić. Nie? E, więc kochani, ale tu jest taki przykład. A z kolei drugi zajączek e, po przeciwnej stronie, on już nie był taki dumny, no bo patrzył na tę e, taką wybujałą zieleń e, tej marchewki. Oni oczywiście nie widzieli korzenia. I on miał tę część zieloną, tę liściastą, miał taką marną w porównaniu z tym, ale pod, tym, pod tą glebą chowała się, była skryta taka ogromny taki korzeń, taki no, zdrowy. Kochani, tak czasem jest, tak często jest z, naszą, z tą mądrością Bożą, w ogóle też z mądrością ludzką, że. Że to, co jest takie wybujałe, widoczne na pokaz, czym się możemy szczycić, to się może okazać taką głupotą, może być czymś, co jest takie bardzo przemijające, szybko zwiędnie. A tak naprawdę to, co w naszym życiu się rozwija, ta mądrość boża, czy nawet taka mądrość ludzka, która jest rozwijana przez doświadczenia, przez mądre postępowania, ale ja to chcę odnosić do mądrości bożej, to jest to, co często jest tak ukryte i dopiero widać z perspektywy długiego czasu, dopiero to wtedy widać w życiu człowieka, że on mądrze postępuje, a tak naprawdę wiele rzeczy dopiero zobaczymy, kiedy spotkamy się z Bogiem. Kiedy nasze postępowanie, nasze czyny będą widoczne. Kochani, i chciałbym ja przez to podkreślić, że ta mądrość Boża tak często jest, stopniowo się w naszym życiu rozwija. I również w liście do Jakuba możemy przeczytać taki fragment, gdzie możemy już coś zobaczyć, kiedy w liście Jakuba trzecim rozdziale jest między Wami ktoś mądry i rozumny, niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry postępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam jest niepokój i wszelki czyn zły. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobudna. Kochani, to jest to coś, co myślę przez relacje z Bogiem, przez trwanie w Bożym Słowie, wykształca się w naszym życiu. I to jest myślę, że ten, taki, ta, ten korzeń marchewki, który z, może być widoczny w naszym życiu. Więc możemy sobie zadać pytanie, czy, czy widać tę mądrość Bożą w naszym życiu, tę stąpującą z góry, czy, czy jest to mądrość ludzka, kiedy jesteśmy kutliwi, kiedy jestem kutliwy, i tak dalej. O, o tej mądrości, o mądrości w ogóle mówią prawie wszystkie księgi Biblii, może za wyjątkiem chyba pieśni nad pieśniami i kto daje, kto daje mądrość? Przeczytajmy sobie w Rzymian 16, rozdział 17 werset. Bogu, który jedynie jest mądry, niech, będą, niech będzie chwała na wieki wieków przez Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, jedynie Bóg jest mądry, i on jest dostawcą, jest darczy, tym, który darzy mądrością, obdarza tą swoją mądrością nasze życie. I gdyby tak z perspektywy jeszcze innej popatrzeć na to, bo za chwilę przeczytamy taki fragment, który też myślę, że dobrze znacie, jaka jest definicja prawdziwej mądrości. Ja sobie napisałem, mądrość to bojaźń Boża oraz wykonywanie tego, co jest miłe Bogu. I dlatego to za, tak napisałem, dlatego, że jest taki werset, który znacie z przypowieści i teraz możemy jakby wrócić do przypowieści, znaczy wejść teraz w księgę przypowieści i otworzymy sobie dziewiąty rozdział, dziesiąty werset. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. I myślę, że to jest takie niesamowite, że kiedy przychodzimy z bojaźnią, z szacunkiem do Boga, kiedy uznajemy to, kim jesteśmy, że też brakuje nam mądrości, to on przyznaje się do tego, do tej bojaźni. I to jest początek tej mądrości. I teraz chciałbym, abyśmy przeczytali takich parę fragmentów, które mówią o tym, czy warto zabiegać o mądrość. Tak bym to ocenił, tak bym to zatytułował. I otwórzmy sobie pierwszy rozdział przy powieści Salomona. Kto mądry, niech słucha i pomnaża naukę, a rozumny, a rozumny, niech zdobywa wskazówki, aby rozumieć przypowieść i przenośnie słowa męsców i zagadki. Bojaźń Pana jest początkiem poznania. Głupcy gardzą mądrością i karnością. Następny taki fragment on będzie troszkę dłuższy z drugiego rozdziału przypowieści Salomona, i przeczytam teraz od pierwszego do jedenastego. Synu mój, jeśli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, jeśli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeśli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga, gdyż Bóg daje mądrość, z jego ust pochodzi poznanie i rozum. On zachowuje swoją pomoc dla prawych, jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie, strzegąc ścieżek prawa i czuwając nad drogą swoich wiernych. Wtedy zrozumiesz sprawiedliwość i prawo, i prawość każdą dobrą drogę, gdyż mądrość wejdzie do Twojego serca, a poznanie będzie miłe Twojej duszy. Rozwaga czuwać będzie nad Tobą, roztropność cię strzec. To jest taki cudowny fragment, który, jak czytam, który mówi o tym, że to jest poszukiwanie mądrości. Tak jest tutaj w naszej Brytyjce, ten fragment zatytułowany. Wiecie, ale żeby zdobywać tą Bożą, posiąć tę Bożą mądrość, trzeba mieć pragnienie, trzeba mieć głód tego, aby ją znaleźć. Musi być pragnienie w moim sercu. Kiedy uznaję, że brakuje mi tej mądrości w moim życiu, to ja muszę jej szukać. I tu jest napisane, że jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych. Kochani, dzisiaj to może jest tak mało dla nas wyraziste, chociaż są ludzie, którzy są gotowi, wiele gdzieś szukają różnych skarbów ukrytych i tak dalej, gdzieś jakiegoś złota, które gdzieś zostało zdeponowane, gdzieś są tym zainteresowani, zafascynowani. Kochani, ale. To nam tak obrazuje to, że zdobycie mądrości to jest tak jak zdobycie skarbu. To jest coś, co jest takie bardzo ważne w naszym życiu. Że o to mamy zabiegać. To ma być pragnieniem też naszego serca. A tym skarbem jest ta mądrość, aby, abyśmy mogli zrozumieć Boże Słowo. Co Bóg mówi do nas, czego nas uczy, w jaki sposób chce zmieniać nasze życie. Ja myślę, że jeżeli w naszym życiu jest coś takiego, że wołamy do Boga w modlitwie, z pragnieniem, to Bóg da nam rozwiązanie, daj, daj odpowiedź. Panie, nie rozumie tego słowa, daj mi rozwiązanie, daj mi pomoc, daj mi poznanie. Nie rozumiem tej sytuacji, w której się znajduję, dajesz mi słowo, ale nie do końca rozumiem tę sytuację. Boże, daj mi rozwiązanie i odpowiedź tej sytuacji, ale też daj mi poznawać Twoje słowo na każdy dzień. Bo tak jak mówiliśmy, zdobywanie tej mądrości, ta mądrość Boża dojrzewa, ona się rozwija w naszym życiu, kiedy każdego dnia, że tak powiem, jesteśmy w relacji z Bogiem, kiedy mamy taki czas cichy z Bogiem, kiedy czytamy Boże Słowo. I teraz pytanie jest do mnie, do każdego z nas: czy ten taki czas z Bogiem, kiedy siedzimy nad Bożym Słowem, kiedy też wielbimy Boga, czy to jest takie wielkie pragnienie w naszym życiu? Czy ja chcę wydobywać te skarbce z Bożego Słowa, aby ta mądrość zamieszkała w moim życiu? Kiedy, bo tutaj, gdy mądrość wejdzie do Twojego serca, a poznanie będzie twoje miło, miłe Twojej duszy, wtedy w moim życiu się, zaczną się pojawiać też owoce. Będzie rozwaga, będzie roztropność, będę podejmował lepsze decyzje, dobre decyzje. Kochani, to jest tak ważne, aby trwać w Bożym Słowie. I też. Podawałem też taki przykład na grupce, bo są różne trudne sytuacje w naszym życiu. Jeżeli trwamy, szukamy tej mądrości Bożej, kiedy prosimy o nią w modlitwie, kiedy nasłuchujemy Boga, co chce nam powiedzieć, toż nasze życie jest wzmacniane i są sytuacje takie, które mogą przyjść trudne, może przyjść okres posłuchy, trudny czas w naszym życiu. I wtedy, jeżeli w nasze, będzie zasiane w naszych sercach to ziarno, będzie ta mądrość zdeponowana w naszym sercu, to zaowocuje tym, że wyjdziemy, przejdziemy przez doświadczenie zwycięsko. Jakiś czas temu w takich rozważaniach, które czytaliśmy, czytałem sobie nasz codzienny chleb, chyba to było, i było opisane, że Parę lat temu w Kalifornii, zresztą to się nie dzieje tylko wtedy, to są takie rzeczy, które często się zdarzają. Naukowcy zastanawiali się, że w, okres, w takich miejscach pustynnych, po kilku latach suszy, gdzie tam Kalifornia była nawiedzana, okazało się, że jest wiele takich roślin, które po tej suszy naraz potrafią pięknie rozkwitnąć, jakby się wzmacniają szybko w porównaniu do innych, że mają jakby taką siłę po tej suszy. I okazało się, że to są takie dzikie kwiaty, jakieś tam pustynne, które potrafią, kiedy jest okres taki stabilniejszy, kiedy jest może więcej wilgoci, o ile to jest na pustyni aż tak konkretne, to potrafią, aby zrzucać swoje nasionka, które gdzieś tam głęboko wokół korzenia się za, są zasypane przez wiatr i tak dalej. I te nasionka są tam, jest pełno tych nasionek, które są jakby zdeponowane. I może nawet ta roślina ogólnie gdzieś tam schnie, ale kiedy się pojawi trochę korzystniejszy, po tej okresie posuszy, po pojawi się korzystniejszy okres, to przez te nasionka, które były zdeponowane, jakby w tej ziemi, Zaczyna to wszystko kwitnąć, wzrastać do życia, jest to wszystko, zaczyna żyć taką pełnią życia. I tak jest też w naszym życiu. Kiedy możemy przejść przez trudne sytuacje, ale w naszym życiu będzie Boże Słowo, kiedy ta mądrość będzie w naszym życiu deponowana i Pan Bóg przez Ducha Świętego będzie nam to objaśniał i wprowadzał w nasze życie. Te Boże obietnice, Boże Słowo, w chwilach takich trudnych, kiedy przejdziemy, możemy przejść przez to zwycięsko i możemy wręcz rozkwitnąć. Kochani, czytaliśmy te fragmenty, i tak się zastanawiałem, jak to jest w naszym życiu? Czy faktycznie zabiegam o to, E, aby ta mądrość Boża w moim życiu, e, czy szukam tej mądrości Bożej w swoim życiu. Ja nie wiem jak wy, ale ja tak widzę w ostatnim czasie i może dlatego ten temat nie potrafi się go od niego odczepić, bo widzę wiele takich aby braków w moim życiu, że brakuje mi mądrości w, w pewnych sytuacjach życiowych i proszę Boga o to, aby dał mi mądrość. I ja myślę, że Warto, abyśmy sobie, każdy z nas zadał teraz takie pytanie, co jest, czy jest jakiś taki brak w Twoim życiu, w jakiejś dziedzinie, gdzie widzisz, że brakuje ci mądrości, że nie wiesz, jak pewne decyzje podjąć i czujesz się taki, no, nie masz rozwiązania może dla różnych sytuacji. Wiecie, jest taki fajny fragment, który też znacie, i też to będzie list z Jakuba, pierwszy rozdział. List świętego Jakuba, pierwszy rozdział od, siódmego, od piątego do siódmego wersetu. Tu jest taka niesamowita obietnica dla nas, jeżeli dla ciebie, dla mnie, kochany bracie, siostro, przyjacielu, że jeżeli brak Ci mądrości. Możesz zawołać do Boga. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przez to niechaj nie ma taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. A jeśli komuś z Was brak mądrości, niech przychodzi do Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez, bez wypominania. Kochani, to jest tak dziecko. Myślę, że dzieci mają taką, te mniejsze szczególnie, taką łatwość. Kiedy czegoś nie wiedzą, to przychodzą do mamy, do taty i mówią: Tato. A dlaczego to, a dlaczego nie wiem, nie rozumiem, wytłumacz mi, a dlaczego to się kręci, a dlaczego tamto. To są takie dziecięce pytania. Ja tak na szybko sobie przypomniałem, są bardziej ambitne pytania dzieci, ale one przychodzą też z wiarą, ufnością do taty, do mamy, bo wiedzą, że mama wie więcej. Owszem, przychodzi później wiek więcej, są starsze, okazuje się, że uważają, że już więcej wiedzą od rodziców, tak się im wydaje. I to jest błąd, ale chcę wam powiedzieć, że ta postawa taka dziecięca, kiedy ja mogę przyjść do mojego taty w niebie i, i powiedzieć, tatusiu, nie wiem, nie wiem, jak postąpić w tej sytuacji, brakuje mi mądrości w stosunku może do mojego dziecka, nie wiem, jak być dobrym mężem, nie wiem, jakie decyzje podjąć w mojej pracy, brakuje mi też mądrości, jak na przykład zainwestować? Są trudne czasy e, dla wielu, i wiele osób się zastanawia, w co zainwestować, gdzie uciec <laughs> z pieniędzmi na przykład. I może to jest e, odpowiedź. Pani Tatusiu, co ja mam zrobić w tej sytuacji? Może nie mam dużo pieniędzy, ale być może coś mam zrobić teraz, co by było e, sensowne, a ja nie widzę, aby może rozwiązania, nie wiem, jak to, e, jakie decyzje podjąć, kochani, ale. I to jest takie niesamowite, że Bóg mówi, jeśli brak mądrości, Bóg obdarza wszystkich chętnie, nie wypomina, nie mówi mi czegoś takiego, o, wiesz co, tyle lat idziesz w wierze, tyle lat mi służysz, tyle czytałeś Bożego Słowa i tak i znowu się pytasz, nie wiesz i tak dalej. On tak nie podchodzi, Bóg do mnie. Mówi, Synu, moje dziecko, chcę Ci pomóc, chcę Ci dać odpowiedź. Wiecie, ale tu ważna jest ta dziecięca wiara, yy, ale niech prosi z wiarą. Bo często ja patrzę przez bagaż jakichś swoich błędów i tak się mi wydaje, a może prosiłem tam, a jednak był jakiś błąd zrobiłem, a jednak decyzja nie do końca była trafiona. Wiecie, Bóg chce, abyśmy nie patrzyli na te, Błędy, które popełniliśmy, ale żebyśmy jakąś dziecinną wiarą przychodzili do niego i prosili o tę mądrość. Przede wszystkim o mądrość i zrozumienie, abyśmy rozumieli Boże Słowo, aby to słowo się objawiało, było objawione dla nas, abyśmy brali Boże obietnice, to czego Bóg nas uczy, co o czym nas zapewnia Boże Słowo, abyśmy umieli też w swoim życiu przyjąć, ale żeby to słowo było takie żywe na każdy dzień dla nas, abyśmy mogli doświadczać tej realności Bożego Słowa. Bożej realności w każdym dniu, ale też w takich praktycznych rzeczach, abyśmy mogli, Boże, nie wiem, co zrobić, co wybrać, nie wiem, gdzie się udać, co zrobić, nie wiem, co z moim powołaniem. Chciałbym, żeby to nie było tylko takie, tylko Panie, daj, w sensie jakichś materialnych, chociaż one są też ważne, bo wiemy, że też potrzebujemy i Bóg chce jasnych, konkretnych modlitw ale żeby te duchowe jakby sprawy i prośba o mądrość była dla nas takim jakimś ważnym elementem. Wiecie, przypomniał mi się też taki fragment, który mówi z Izajasza z 50. rozdziału, czwarty i piąty werset. Ja tego nie podałem tam do wyświetlania, ale możemy sobie otworzyć księgę Izajasza, 50 rozdział 4-5. Wiecie, dlaczego potrzebujemy też mądrości? Tak? Tu jest posłuszeństwo sługi Pana, ale to jest taki werset, który gdzieś mi tam chodził dzisiaj w myślach. Wszechmocny Pan dał mi język ludzi uczonych, Abym umiał spracowanemu e, odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał, jak ci, którzy się uczą. Wszechmocny Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem ani się nie cofnąłem. Tu mówi to słowo o posłuszeństwie, o posłuszeństwo sługi Pana, ale Wszechmocny Pan, kiedy otworzył jego ucho, on był gotów pójść. Dał mu też, daje mu też mądrość ludzi uczonych, aby strapionego, temu, który jest w potrzebie, dać właściwe słowo. Wiecie, sami często doświadczamy w naszym życiu, że ktoś mówi nam o swoich problemach, doświadczeniach i tak naprawdę wtedy wiemy: Panie Boże, Duch Święty, pomóż, bo ja naprawdę nie wiem, co mu powiedzieć. Wiecie, i Bóg chce przez Ducha Świętego, ale też przez swoje słowo dawać nam takie słowa kiedy będziemy mówić z Bożej mądrości, kiedy będziemy mówić słowa zachęty, które są błogosławieństwem dla tej osoby, które Go podniosą, które dają Mu kierunek i posilenie. Kochani, niech też ten fragment będzie dla Was taką zachętą do tego, aby wzbudzić taki głód w naszych sercach, aby wołać do Boga, Panie, daj mi mądrość, potrzebuję Twojej mądrości potrzebuje Ciebie na każdy dzień.